Bądź cyberprzezorny. Słuchaj Radia Zachód. Co tydzień porady i sugestie, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Cyberprzezorny. Czas na naszą audycję na temat cyberbezpieczeństwa. Przed mikrofonem Piotr Kuśnierz, a w naszym studiu również stały ekspert Radia Zachód, pentester, człowiek orkiestra Grzegorz Boruszewski. Dzień dobry. Bałem się, że to nie o mnie i zacząłem się rozglądać. Witam serdecznie. Zaczęliśmy pozytywnie, natomiast temat, o którym dziś będziemy mówić jest tematem bardzo... Wrażliwym, bardzo ważnym, bo dziś będziemy mówić o hejcie w internecie. A dlaczego o tym mówimy? Z powodu m.in. cyberprzemocy ze strony rówieśników. Przypomnijmy, w poprzednim miesiącu samobójstwo popełniła 16-letnia Julia Zlubina. Oglądałem wiele materiałów na ten temat i co najbardziej mnie denerwuje w tej całej sytuacji to fakt, że jeśli chodzi o rodziców i o samą dziewczynę, to oni robili wszystko, aby zapobiec temu hejtowi, ale ostatecznie niestety Julia targnęła się na swoje życie. Powiedz na początku naszym słuchaczom, czym charakteryzuje się internetowy hejt? Jeżeli mielibyśmy się skupić na tym, że on jest internetowy, mhm. to powiedziałbym, że on przez te cechy internetu jako narzędzia umożliwiającego komunikację w dużo większej skali niż odbywa się to klasycznie czyli ta komunikacja internetowa wydaje się być dużo prostsza, dużo bardziej intensywna. Czyli ten hejt internetowy jest dokładnie taki sam. Jest dużo prostszy i dużo bardziej intensywny niż taki hejt w rzeczywistości, bo przecież on nie został wynaleziony w internecie. Hejt, mowa nienawiści, poniżanie, naruszanie dóbr osobistych innych ludzi miało miejsce zanim w ogóle powstał internet, ale na pewno nie, niestety, na, niestety na pewno nie w takiej skali. Na pewno możemy powiedzieć, że negatywne emocje są tym, co napędzają między innymi młodych ludzi. Jeśli chodzi o przypadek Julii, to ona zarówno była szykanowana fizycznie. Jak i właśnie w przestrzeni cyfrowej, w internecie. No i teraz mam do Ciebie pytanie o tak zwaną anonimowość w sieci, bo pojawiały się dyskusje na temat tej konkretnej sytuacji, że dzieci w sumie to za bardzo się nie przyjmowały tym, co piszą, no bo myślały, że są anonimowe, że jak stworzą sobie jakiś tam nick, nie wiem, Marika16, to nikt ich nie pozna. Jak to jest z tą anonimowością, przypomnijmy? Do pewnego stopnia przecierałem oczy i uszy ze zdumienia, widząc, że ludzie rzeczywiście podnoszą taki argument, że. Dzisiaj jeszcze ktoś wierzy w to, że jest anonimowy w internecie. I być może nawet zdarzają się takie sytuacje, kiedy próbujemy dokonać takiej deanonimizacji, i doraźnie ona się nie udaje, dlatego wzmacniamy to przekonanie, że rzeczywiście hejterzy w internecie są anonimowi. Natomiast jeżeli zastosujemy się do takich podstawowych. Elementów i będziemy w nich konsekwentni, a przede wszystkim przekonani, że one działają, czyli zgłoszenie się do odpowiednich służb, odpowiednie potraktowanie z należytą powagą zagadnienia, to taki hater nigdy nie pozostanie anonimowy. Kolejne ważne pytanie dotyczy rodziców, bo przecież dzieci są w przeważającej większości wychowywane przez opiekunów, przez rodziców. Jaka jest rola rodziców w tym całym aspekcie? Mówię tutaj zarówno o roli rodziców dzieci, które czynią zło, jak i rodziców dzieci, które są ofiarami. Rodzic, ja pamiętam takie chińskie przysłowie, że, że um, jako rodzice dostajemy dziecko do naszego domu tylko na jakiś czas, pod opiekę, hmm. po to, żeby doprowadzić do tego, że ono na, dostanie skrzydeł i samo z tego domu wyleci bezpieczne, zdrowe. Przygotowane na to, co je czeka. I myślę, że sami musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jeżeli w ogóle chcemy. Bo z tego, co widzę, mało kto dzisiaj chce w ogóle zmierzyć się z tym pytaniem. Czy my tak przygotowujemy nasze dzieci? Do tego, żeby one wyleciały z tego, z tego domu, wyleciały z tego gniazda przygotowane nie tylko na to, co je czeka, ale przygotowane też. Na interakcję z innymi ludźmi, na to, że są częścią społeczeństwa i czy będą wartościową częścią tego społeczeństwa, czy będą y, niszczyć to społeczeństwo. Nie boję się użyć tego słowa, niszczyć. Bo jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, spójrzmy proszę do internetu, spójrzmy proszę na komunikatory. Jeżeli jesteśmy w stanie nazwać Niestety, ale większość z tych wywodów inaczej jak tylko niszczenie społeczeństwa, niszczenie tych społeczności, to zazdroszczę, że ktoś dzisiaj ma taką możliwość, bo większość, niestety, większość dyskusji, większość dyskusji to jest nadużycie z mojej strony, to nawet nie są dyskusje, to są takie małe egzekucje. Mhm. Tak dzisiaj traktują się nawzajem dzieci i młodzież. Oczywiście nie wszyscy. Ale to nadal napawa mnie gigantycznym wręcz przerażeniem, że bardzo, bardzo, bardzo dużo takich sytuacji ma miejsce i, i to tylko i wyłącznie skaluje. Nie widzę innej tendencji. I co jest istotne, to fakt, że nie tylko zło dzieje się w patologicznych rodzinach, czyli takich, które wydawałoby nam się, że. Są odstępstwem od reguły, gdzie nie wiem, panuje przemoc, gdzie jest alkoholizm. Bo ja podam przykład po raz kolejny. Tak. Tutaj powiem o Julii, dlatego że jej rodzice poprosili między innymi wśród wielu spotkań o spotkanie otwarte wspólnie z pedagogami oraz z rodzicami dzieci, które nagabywały Julię. I co tak. ciekawe. W przeważającej większości ci rodzice tych nagabujących dzieci, to byli rodzice ustatkowani o dobrej renomie, czyli te dzieci po prostu były z tak zwanych, dobrych domów. Więc yy, zanim zaczniemy coś mówić, yy, że ta czy inna dziewczyna pochodziła z takiego czy innego domu, to powinniśmy dokładnie ważyć słowa i dowiedzieć się, jak jest naprawdę. Bo może wypada zacząć zmieniać te kryteria? co będziemy nazywali patologią i co będziemy nazywali dobrym domem. Jeżeli na co dzień w naszym domu rządzi szeroko pojęty cyfrowy świat, to może kryterium, na podstawie którego będziemy określali patologię i dobry dom, powinno również zahaczać o to, co się w jaki sposób w tym domu przekazuje się wiedzę na temat cyfrowego świata. I tu przechodzimy do kolejnego, bardzo ważnego tematu, związanego bezpośrednio z hejtem, czyli stalk, stalking. Powiem Ci szczerze, że jak dzisiaj odświeżałem sobie to pojęcie, to stalking mi się od razu pokojarzył z kimś, kto dosłownie za kimś chodzi, nie daje mu spokoju, ale nie jest to precyzyjne określenie. Stalking może być związany z prześladowaniem, nagabywaniem, naprzykrzaniem się w przeróżnych rozmiarach oczywiście jest to nagabywanie wielokrotne i tutaj prawo jest konkretne w tym zakresie za naprzykrzanie, prześladowanie udowodnione, grozi nawet do 8 lat więzienia, jeśli jest to związane z samobójstwem osoby, która była prześladowana nawet do 15 lat. Tylko, że stalking musi zgłosić osoba pokrzywdzona. Jak ty byś w dzisiejszych czasach określił, czym jest to słowo stalking? Ja, ja bym chyba nawet nie próbował zmieniać znaczenia tego słowa. Ono jest świetnie doprecyzowane, ale chciałbym tutaj zaakcentować jedną bardzo ważną rzecz. Mhm. Powiedziałeś o tym, że grozi odpowiedzialność. Więc ja chciałbym teraz powiedzieć jasno i wyraźnie: z mojego punktu widzenia, wszyscy ci, którzy, do których dotarła informacja na temat hejtu, na temat tego, w jaki sposób jest traktowana Julia, czy ktokolwiek inny. Czy miesiąc temu, czy rok temu, czy dzisiaj, czy jutro trafi. I wszyscy ci, do których ta informacja trafia, i nie robią z tym nic, i marginalizują, bagatelizują tę informację, jesteście odpowiedzialni za śmierć dziecka. Możemy oczywiście tutaj o innych słowach mówić, ale chyba nam czasu nie starczy, jak trolling, gaslighting, ale ja chciałbym teraz porozmawiać o pewnych regulacjach. Czyli jak według Ciebie powinny wyglądać zmiany systemowe. Chodzi tutaj o prawne regulacje tak. dotyczące zwalczania hejtu w internecie, bo my już tutaj mówimy o otwartej walce, prawda? Z oczywiście, z że tak. Oczywiście, że tak. Natomiast yy, yy, wyobraźmy sobie, że dwie osoby się biją na ulicy. Yy, biją się fizycznie, robią sobie krzywdę. Dzisiaj znowu tajemnicą Poliszynela jest to, że chyba bardziej możemy się spodziewać tego, że ludzie, którzy będą to widzieli, będą starali się zadbać o swoje własne bezpieczeństwo mhm. tylko i wyłącznie. Być może nawet nie zgłoszą tego nigdzie, bo tak po prostu jest. Zaczynamy się godzić, decydować na to, że to jest normą, czyli sami wybieramy tę normę. Mhm. I w internecie jest dokładnie tak samo, z tym, że o ile jeszcze wobec osób, które się zrobią sobie fizycznie krzywdę, są. Stosowane narzędzie, policja podejmuje interwencję, o tyle w internecie bardzo często tej interwencji nie podejmuje, bo albo rzeczywiście najczęściej nie zostało to nigdzie zgłoszone, a, i, i pytanie, dlaczego nie zostało zgłoszone, więc to jest pierwszy aspekt. Chciałbym, życzyłbym sobie i życzyłbym tak naprawdę nam wszystkim, żeby jeżeli są narzędzia wykorzystywane do tego, żeby te przestępstwa przeciwko. Osobie były dokonywane, są narzędzia, to te narzędzia powinny być zobligowane do tego, żeby skutecznie przeciwdziałać, interweniować. I nazwę tutaj rzeczy po imieniu: media społecznościowe, w których odbywa się hejt, odbywa się mowa nawiści, naruszanie dóbr osobistych, powinny być nie tylko wyposażone w opcję zgłaszania tego, ale powinny być mierzalnie zobligowane do tego, żeby reagować. I zabezpieczać dowody w y, postępowaniu karnym powinny być wyposażone, moim zdaniem, w narzędzia, w szybką ścieżkę dla policji i prokuratury, dzięki której uda się takie dowody zabezpieczyć. Transparentność jest tutaj ważna, Oczywiście. żeby takie instytucje były rozliczane, czyli na przykład taki Facebook. Jeśli zgłaszamy tak. złe zachowanie, a można to zrobić w bardzo prosty sposób, klikając tam pod postem, to powinniśmy zostać poinformowani, co w związku z tym platforma, z której korzystamy, zrobiła w naszej sprawie. Nie, nie tylko poinformowani, ale poinformowani w określonym czasie po mhm. Informowani w sposób zrozumiały, a nie tylko, że dziękujemy, przyjęliśmy tak więc... Twoje zgłoszenie, mm -hmm. żeby to było mierzalne, żeby to było racjonalne i żeby to było przede wszystkim niepodważalne. Żeby to nie było tak, że zgłosiłam, zgłosiłem, no i czekam. No i czekam tak sobie miesiąc, dwa, a później rozmawiam z policjantem i przekazuję mu tę samą informację. Tak, przekazałem to zgłoszenie. A no dobrze, to czekamy. To do niczego nie prowadzi, tak. a wręcz eskaluje problem. Jeżeli taki sprawca hejtu, jeżeli taki sprawca naruszania dóbr osobistych w internecie raz, drugi, trzeci doświadczy tego, że wobec niego nie są wyciągane konsekwencje, to się nakręca. Tak jak w świecie rzeczywistym, idę, niszczę, robię krzywdę komuś i nie są wobec mnie wyciągane konsekwencje mhm. na studiach prawniczych, to co zapamiętałem ponad wszelką wątpliwość to to, że nie nawet wysokość kary ale jej nieuchronność mhm. wpływa na to, że przepis, który miałby być łamany, będzie jednak przestrzegany. Jeżeli łamie. Prawo, muszę mieć świadomość, że zostanę za to ukarany. Na koniec, bo kończy nam się tak. czas, a to jest ważne. Powiedz, proszę, gdzie mogą zgłosić się młode osoby doświadczające hejtu w internecie, bo mamy tutaj dużo możliwości. Tak, intuicja kazałaby mi podpowiedzieć, że do rodziców, no i oczywiście zdecydowanie powinni się zgłaszać do rodziców, ale rodzic też powinien mieć tę świadomość, z wielką mocą przychodzi olbrzymia odpowiedzialność. Rodzice mm -hmm. macie, ponosicie odpowiedzialność, rodzice my, rodzice ponosimy odpowiedzialność za to, że jeżeli zgłasza się do nas, z dziecka, my mówimy, nie, to tylko w internecie, a to się tam, to, to może trzeba się do tego przyzwyczaić, to już jest wielkie zaniedbanie. Musimy z tym iść na policję, musimy e, jasno i wyraźnie powiedzieć, że tutaj są naruszane dobra osobiste naszego dziecka i my oczekujemy interwencji, oczekujemy pomocy. Są oczywiście cybersłużby i tym kłaniam się w pas, bo ostatnio wykonują fantastyczną robotę, szczególnie jeśli chodzi o e, ludzi, którzy próbują wykorzystywać e, trakt tragiczną sytuację Powodzian. Mhm. Ci przestępcy, którzy wykorzystują tragiczną sytuację Powodzian, są ostatnio bardzo, bardzo skutecznie wyłapywani przez e, służby m, do tego przeznaczone. I jestem święcie przekonany, że jeżeli do tych cybersłużb trafi m, takie zgłoszenie, one też tego nie zlekceważą. Natomiast pierwsze, co to ja błagam, akcentuję i sam biorę sobie to mocno do serca, rodzic powinien Przede wszystkim tego nie lekceważyć. Pamiętajmy też o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, a ja zakończę program pewnym zdaniem, które chwyciło mnie za serce. Słowem nie tylko można zranić, ale również zabić, i to zdanie wypowiedziała w jednym z wywiadów mama hajtowanej. Świętej Pamięci 16-letniej Julii. Za dziś, za program na temat bezpieczeństwa w internecie, o hejcie, mieli przyjemność mówić do Państwa Piotr Kuśnierz oraz nasz stały ekspert. Grzegorz Boruszewski, chociaż z tą przyjemnością to czasami tak bywa, że wolelibyśmy nie musieć o tym mówić. Tak jest. Tak więc zachęcamy do rozmów. Z najbliższymi przede wszystkim. Mm, I jest jeszcze numer telefonu, który jeszcze raz przypomnę na koniec programu 116/111. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Do usłyszenia. Bądźmy cyberprzezorni, cyberbezpieczni na co dzień. Bądź cyberprzezorny. Słuchaj Radia Zachód. Co tydzień porady i sugestie, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Cyberprzezorny.